Zapraszam Was na kolejny odcinek World of Tanks Pancerny Atak. Dębina, bitwa standardowa. Losowanie na tiery 9, 8 i 7. Oczywiście mecz bardzo fajny i jest to oczywiście powtórka. Powa gra medem. Jak można zresztą zobaczycie co dalej było. No. Naprawdę, bardzo fajnie się grało tym medem. Wczoraj bodajże to było. Znaczy miała miejsce ta bitwa. Drobny ping mi tutaj. Ping mi drobny. Aj. Ping mi skacze. Jak widać. No i standardowa rozgrywka. No, jadę sobie do miasta za ciężkimi. Rozglądam się przy okazji. I zaraz zobaczycie. Może nie zaraz, ale za jakieś minutę, jak to się wszystko tutaj potoczy. Tutaj IS trójka jest ze mną, IS ósmy i AMX-90, który... A, myślałem, że się zderzy. No dobra. Standardowo podjeżdżam sobie w to miejsce, rozglądam się przy okazji, bo zawsze tutaj można wyspotować, czy ktoś jest. I właśnie. I z trzeci wyspotował jak Panterę dwójkę, Tygrysa T-30, bodajże, no dobrze mówię, Właśnie, strzał w obiekta, może przełączę się na taką kamerę, żeby było widać jak to operowałem w ogóle. I z trzeci potrzebuje pomocy, no trochę mu się nie dziwię jak na takie czołgi. To nie miałby za bardzo szans, gdyby się tak rzucili na niego. Ale zobaczycie, jak to dalej się potoczyło. Tu właśnie myślałem, jak się ustawić, czy jechać dalej, czy tutaj walczyć, i wybrałem to miejsce. Właśnie. W oczekiwaniu na lwa. Bardzo ładny strzał w brzuszek. Kolejna przymiarka, strzał i po lwie. Pierwszy kill dla mnie. Może nie całego zjechałem, ale dobiłem go przynajmniej. Ulżyłem innym w cierpieniu, że tak to określę. A tymczasem KW4 zsiłuje się z KT-em, a i z trzeci zginął pod naporem tychże czołgów. Więc tutaj oczywiście czekałem na tych, aż wyjadą. Właśnie, T-30. I się powoli akcja rozkręca. Silnik bodajże miałem jeszcze pierwszy. Właśnie, to było jakieś 800 expo do kolejnego. Więc chciałem jak najszybciej, jak najlepiej to rozegrać. Tutaj strzał w T-30. No niestety, spóźniony strzał. I zabawa z KT. Która się fajnie skończy, bynajmniej dla mnie. Nieudany strzał w brzuch. Tutaj zaraz spróbuje się odegrać na nas. No to znaczy na mnie i na KW4, który stoi obok mnie. Strzał na szybkiego. Jak Pantera wykorzystuje okazję i próbuje w tyłek, lecz jej się to nie uda. Tutaj śmiały atak. Jeden strzał w brzuch. Bez przymiarki oczywiście, tutaj niestety nie trafił. Kolejny, który go wykończył. Wracając tutaj do KW4. Oj, czwórka już nie żyje. Znaczy został zniszczony. Tutaj trójka z ISem 8, który właśnie został zniszczony walczą. I tu się zaczyna problem, gdyż mogę zostać otoczony w każdej chwili przez T-34, obiekta i KT. Strzały za zero się sypią. Strzał w gąsienicę. Siłują się dalej. Ja tymczasem wykorzystuję okazję ich, że tak powiem, dziubię po troszeczku. Właśnie. Obiekt przyjechał. Naprawa silnika.
Przełączę się na kamerę tak jak grałem, bo może będzie wygodniej. Strzał we włos. Kolejny strzał T34 z tyłu. Strzał w katę. Tutaj obiekt niestety został. Niestety, to znaczy dobrze, że został rozwalony. Kolejny w katę. I właśnie tutaj mi się udało ładnie go rozwalić. No, jak Pantera go wykończyła. Przynajmniej się przydał na coś. Więc ogólnie dwa kile, które zostały bardzo ładnie zdobyte. T34 w oddali został rozwalony przez M12, która również i mi pomogła z obiektem. Tutaj właśnie obiekt już pisze do mnie, o co mi... Coś z pancerzem bodajże, jeśli się dobrze orientuję. Tutaj właśnie się spytałem, o co mu chodzi. No i czystka... Czyste rozwalanie do końca, czyli szturm na artylerię. M41. To rozwalone. No i to byłoby już w sumie na tyle. Został już tylko Lorraine z dwoma killami na koncie, który no niestety, ale sobie nie poradzi z żadnym z nas, gdyż i tutaj pod presją, że ktoś mi go rozwali, strzał i kill. No i to byłoby już na tyle. 3 kile, prawie 1000 doświadczenia, 20 tysięcy kredytów, 9 naprawa. Osiągnięcia. Zniszczył Jagd Panther 2, Lorraine i Lwę. Uszkodził KT i T30 z 17 strzałów, 16 w cel, 5 trafień otrzymanych. Bohaterowie. Zwiadowca AMG-1390, Sniper T-54. No i to byłoby na tyle w tej krótkiej powtórce. Może być nawet bardzo fajna, typowa gra medem. Oczywiście bez silnika mogłem czasami lepiej zagrać. Ale to... Po dłuższej przerwie od kręcenia i grania wcale mi źle nie poszło. Dobrze, to byłoby na tyle. Komentarze, lajki, tak jak zawsze było. No i tyle ode mnie.